do wieczoru. Ja wstałem, myślę. Może nagram coś dla was. No widzicie, chociaż jak jest. Chyba druga godzina jest w nocy. Myślę sobie, stanę, obudzę się. Się obudziłem, a już lepiej się ogólnie czuję. Bo dobrze, że kupiłem pewne rzeczy. No. Coś pije. O. Właśnie. Z witaminami różnymi. Ale chcę powiedzieć, że pewna osoba się obraziła na mnie. To sobie ja, jak chcę, to sobie nagrywam. Jest druga godzina. Sobie śniadanie zrobię. Jajka może usmażę, bo mam jeszcze masło, które pojemnie kupiłem. A jak wrócę, to po prostu będę musiał kupić kiszonej kapusty w boczku. Ja widziałem w PSS-ie tutaj w sklepie pieczarki z pieczarkami może. Jest patelnia. Jeszcze cebulę muszę kupić. I przyprawy różne. I co jeszcze? No pewne rzeczy trzeba dokupywać. Tak to jest właśnie. No najgorzej, że ciężko nagrywać. Żeby coś robić, jakiś posiłek, ale może też pozdrawiam właśnie Patu, pozdrawiam, właśnie mówił, o mam duży garnek taki dobry kupiłem. Patelnie. Muszę. Różne przyprawy. O, sól. Pieprz. Nie pieprz. O, czosnek nawet można. Żeby to po prostu. Pewne rzeczy. Bo czosnek jest dobry właśnie. Ale mam jeszcze kaszankę. I kaszanka to kiszka ziemniaczana. To można sobie będzie podgrzać. A i jeszcze kupiłem dwa takie miski. Tylko na razie czajnika nie mam, muszę zobaczyć czajnik. Dokupić. To można zupę sobie, tak jak kiedyś robiłem, sami widzieliście, z parówkami nawet. Bardzo dobre, smaczne. No, trzeba coś po prostu robić, a nie siedzieć w ogóle. Może jak pójdę
nagram na podwórku dla widzów. Niektórzy są zainteresowani, bo nigdy niektórzy nie byli w Białymstoku. Ale ogółem pozdrawiam moją dzielnicę, bo chcę powiedzieć bardzo dużo, tu niedużo, no, parę osób mnie tutaj, o, nawet jak wracałem o Orzeszkowej, o, to właśnie też widz zobaczył mnie, o, mówi, o, siemasz major, całe te, a ja wiem, że ty w moim teraz bloku mieszkasz. Ja mówię, to sam wiesz, że kiedyś mieszkałem na Świętojańskiej. Całe to wszystko. Ale teraz tutaj mam opłacone. I jest lepiej niż u tego Krzysztofa na szkolnej. Że ogna wstawił, całe to wszystko. Ale co mi to obchodzi, to nie. Ja tylko tutaj nie jestem zameldowany. Tak on mnie traktował, jak byle kto. Ja tam nie jestem potrzebny dla niego. Nie szanował ludzi. To nie potrzeba. Też. O, wczoraj też ktoś zamówił albo z baru, albo ze sklepu, nie pamiętam, domofonem, że zadzwonił, że zakupy są, że trzeba odebrać i zapłacić. A mówię, przepraszam bardzo, ale tutaj nikt nie zamawiał żadnych zakupów. I po prostu. No, ta osoba, jakaś kobieta to była. No, niedługo, bo dzisiaj 17 już. Może w weekend lajta zrobię. Urodzinowego, bo 28 urodziny mam. Trzeba coś pomyśleć na ten temat. Właśnie bigos bym zrobił sobie na urodziny. I inne rzeczy. Po prostu. No, szampana się wypiłoby. Na urodziny można wypić. Ja alkoholu za bardzo nie spożywam, jak niektórzy gadają. Nie wiadomo co. Ale co zrobisz? To są ludzie, którzy po prostu w jakiś sposób zazdroszczą, że mogę sobie coś powiedzieć normalnie, kulturalnie. Całe te cholera jasna, nie? No i też pozdrawiam. Właśnie, co wczoraj pozdrawiałem. Kamila i Łukasza z Pruszkowa. No dzisiaj też będzie na pewno oglądał. No wczoraj cię też pokazywał. No to chyba z żoną też tą kobietę pozdrawiam. No i wszystkich twoich tam znajomych też pozdrawiam. Przyjdzie czas, że po prostu na pewno się spotkamy i sobie normalnie porozmawiamy. Na jakiś obiad sobie pójdziemy porozmawiać kulturalnie, jak człowiek człowiekiem, a nie po prostu jak wymyślacie
jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Bez sensu to wy robicie. A wy to robicie specjalnie, żeby po prostu, żeby patologia to właśnie robi. Wy to robić lubicie tak, żeby to się coś takiego działo. Ale mi to ogólnie nie rajcuje, jak to się mówi. No, miało być trochę inaczej, ale wyszło, jak wyszło. I ogólnie jestem zadowolony, że normalnie nie muszę tam mieszkać. No, byłem, całe te, zebrałem swoje, a jeszcze tu garnek i patelnię i różne rzeczy, po prostu kupiłem, mam dwa kubki też. No, to co ja kupowałem, to po prostu tam straciłem. Nie możecie wyrywać ode mnie kasy. Zarabiacie, to sobie tam wkładacie te dla Krzysztofa, ponieważ mnie tam nie interesuje już. Ja tam ogólnie jest potrzebny dla niego. Tak traktował, to ja tak samo ja potraktowałem. Nie jestem tobie potrzebny i po prostu zapomnij. A ja widziałem filmik, że po prostu bramka otwarta, bo kamery już działają, bo remont był, się popsuło. To po prostu sobie znajdź jakieś osoby, które będą do ciebie przychodziły. A ja widziałem, jakie te filmy inni ludzie nagrywają, jakie filmy, jak ty się wypowiadasz, jak ty na Gieremka, że gaśnicą, to specjalnie ludzie robią. Ja tam po prostu nie mam ochoty zbliżać się do tego miejsca. Po prostu mnie to nie interesuje. No, tam są sąsiedzi, całe te, to po prostu sami widzą, jak to jest ogółem. Jak tam on traktuje właśnie sąsiadów. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć dla was taki nocny film dla ludzi, dla fanów, którzy po prostu będą oglądać z samego rana coś nowego, normalnego. A nie, a mówił, a taki smutny, całe to wszystko, bo ten kleszcz cały ten, a ja go skrobałem i mam, kupiłem witaminy, nie witaminy, już lepiej, ale będę musiał zajechać i po prostu popatrzy całe te i po prostu wypisze mi receptę, sobie receptę to wykupię i po prostu będę dalej, jak to się mówi, no kleszcz ugryzł. No tu taka pogoda, sami widzieliście, byłem jak w tym roku, jakie tutaj lato było. No wszędzie było gorąco. No i ogółem dziękuję, że mogłem się coś na dla was coś powiedzieć, wypowiedzieć się na ten temat. No i ogółem
miłego poranku życzę dla was wszystkich. Nie dla wszystkich, ale dla wszystkich.